300 lat przed narodzeniem Chrystusa w basenie Morza Śródziemnego niepodzielnie panowała Kartagina. Do czasu, gdy w brutalnej wojnie została pokonana przez Rzym. Film zrealizowano w oparciu o wydarzenia mające miejsce w III wieku przed naszą erą. Zapisane przez ówczesnych historyków i zweryfikowane przez współczesnych uczonych. Zamocz dłonie we krwi. Przysięgam. Dopóki będę żył, pozostanę wrogiem Rzymu. Rywalizacja pomiędzy Kartaginą a Rzymem musiała doprowadzić do kolejnej wojny. Była to jedynie kwestia czasu. Wtedy miało wypełnić się przeznaczenie chłopca, który stać się miał jednym z najwspanialszych dowódców w historii – Hannibalem. Urodziłem się, by dokonać zemsty. Wychowano mnie, bym osiągnął to, co nieosiągalne. Na zawsze pozostanę największym wrogiem Rzymu. Oto historia dowódcy, który forsował swoją armię do granic ludzkiej wytrzymałości. Historia człowieka, który swoją inteligencją doprowadził Rzym na krawędź zagłady. Lecz nade wszystko to opowieść o tym, jak jedna decyzja może zmienić bieg historii. Decyzja, która wywarła wielki wpływ na życie Hannibala, przypieczętowując jego przeznaczenie i rozstrzygnęła, kto będzie rządził zachodnim światem przez następne 600 lat. Wojna to był cały mój świat. Wojna pomiędzy Kartaginą a Rzymem. 40 lat wcześniej z Rzymem walczył mój ojciec. Zostaliśmy pokonani i poniżeni. Odebrano nam godność i ziemię. Niemniej jednak pod dowództwem mojego ojca ponownie stanęliśmy do walki. Zdobyliśmy nowe ziemie, od północnej Afryki po Hiszpanię. Lecz Morzem Śródziemnym mógł rządzić tylko jeden naród. Gajusz Terencjusz Varron, wysłannik Rzymu do Hiszpanii, 219 rok przed naszą erą. Rzym bądź Kartagina skazane były na zagładę. Przysięgłem na pamięć mego ojca, że nie będzie to Kartagina. Hannibal Barkas. Gajusz Terencjusz Varron. Specjalny wysłannik rzymskiego senatu. Moi bracia, Magon i Hasdrubal. Zapewne nie dziwi was moja wizyta. Uwagę Rzymu przykuły wasze działania zbrojne w mieście Sagunto. Zgadza się. Sagunto to sprzymierzeniec Rzymu, ma naszą pełną ochronę. Sagunto leży w Hiszpanii, a nie w Italii. A mimo to atakuje hiszpańskich sprzymierzeńców Kartaginy. Powiedz mi, Gajuszu Terencjuszu Varronie, gdyby to miasto stało na rzymskiej ziemi, co byś uczynił? Mam nadzieję, że rozumiesz konsekwencje swoich działań. Wojna z Sagunto to wojna z Rzymem. Sagunto, południowa Hiszpania, 219 rok przed naszą erą. Za Kartaginę.
Zaatakowałem Sagunto brutalnie, by sprowokować Rzym do walki i udało się. Rada Starszych, Kartagina, jesień 219 rok przed naszą erą. Fabius Maximus, wysłannik Rzymu. Rzym nie będzie tolerował niczym niesprowokowanego ataku na jednego z naszych sprzymierzeńców. Żądamy, by odpowiedzialny za to dowódca, Hannibal Barkas, został wydany władzom Rzymu, by mógł stanąć przed rzymskim wymiarem sprawiedliwości. Fabiuszu, jakim prawem przybywasz do Kartaginy, żeby nam grozić? Sagunto zostało ukarane za swoje działania. To szaleństwo źle się skończy. Barkas wzywa ich do wojny. Hannon Wielki, polityczny wróg Hannibala. Przybyłem w pokojowych zamiarach, ale jesteśmy także gotowi do wojny. Co wybierasz, Kartagino? Pokój? Czy wojnę? Wybieraj, Fabiuszu. Niech Rzym zdecyduje. Wojna. Puścić wszystko z dymem. Wojna, która była mi przeznaczona, właśnie się rozpoczęła. To miała być bitwa o przetrwanie naszego świata. Nowa Kartagina, Hiszpania, 218 rok przed naszą erą. W Hiszpanii Hannibal zebrał armię, która miała walczyć w jego wojnie. Żołnierze pochodzący z wielu regionów Hiszpanii i Afryki stworzyli armię różnych ras i wyznań, którą jednoczył jeden wspólny cel – przywrócić Kartaginie honor i władzę. Osiem tysięcy jezdnych, 40-tysięczna lekka piechota, ciężko zbrojni piechurzy. Chcę, żeby byli gotowi do ataku w każdej chwili. Są gotowi, bracie. Magon, najmłodszy brat Hannibala, dowódca piechoty. Maharbalu, twoja numidyjska konnica? Szybcy? Jak wiatr. Nie rozśmieszaj mnie. Są szybsi niż Rzymianie. Maharbal, dowódca jazdy i doradca militarny. Słonie? 37. W jakim stanie? Same zdrowe okazy. Zabierzcie stąd te dzieci. Idziemy na wojnę. Rzymianie wysyłają dwie armie. Jedną na Sycylię, skąd chcą zaatakować Kartaginę, drugą na południe Francji, żeby zaatakować nas tutaj, w Hiszpanii. Tylko że nas już tu nie będzie. Od zawsze myśleliśmy o prowadzeniu wojny na terytorium Rzymu. Teraz nadszedł na to czas. Nie możemy zaatakować od morza, bo Rzymianie go pilnują. Zaatakujemy od strony lądu. Przeprowadzimy armię przez Hiszpanię, Francję, przez Rodan i wschodnią Italię. Wiemy, że drogi przygraniczne są dobrze strzeżone, więc aby je ominąć, przejdziemy przez Alpy. Chcesz prowadzić 50 tysięcy ludzi przez góry? To najkrótszy bezpośredni szlak. Rzymianie nie pomyślą, że stać nas na taką odwagę. Gisco wrócił niedawno z Alp, znalazł przewodników, którzy nas przeprowadzą. Twierdzi, że damy radę, a przecież wszyscy wiemy, że to najbardziej ostrożny człowiek z nas wszystkich. Aleksander prowadził z Grecji 50-tysięczną armię i podbił świat. Nieźle jak na Greka. My możemy być lepsi. Przekażcie wiadomość swoim ludziom. Nie są zadowoleni.
Nie muszą być. Ja nie jestem zadowolony. Hasdrubal, brat Hannibala, dowódca hiszpańskich oddziałów. Na twoje szczęście, bracie, nie mogę zabrać wszystkich ze sobą. Potrzebuję kogoś, kto zostanie, by bronić Hiszpanii i dopilnuje bezpieczeństwa tych ziem. Zostań i broń ich. Słyszałeś, jakie mam zamiary. Nasz ojciec 8 lat walczył, by Hiszpania należała do Kartaginy. Chcesz to wszystko porzucić? Tylko w ten sposób odnosi się wielkie zwycięstwa i wielkie porażki. Musimy pokazać Rzymowi, że nie damy się więcej kopać i poniżać. Zrobię wszystko, by przywrócić Kartaginie honor i szacunek, ale muszę mieć pewność, że Hiszpania jest w dobrych rękach. Bracie, przyrzekam ci, za rok o tej porze będziemy razem stali na brzegach Tybru w Rzymie. W twoich rękach spoczywa życie 50 tysięcy żołnierzy. Kto miałby ich poprowadzić, jak nie ja? Ty? Za mną nie pójdą, podążą tylko za tobą, bracie. Będą z tobą na śmierć i życie. Poprosiłem moich ludzi o całkowite poświęcenie, by zostawili to, co dla nich najcenniejsze. Wiedząc, że być może już nigdy tu nie powrócą. Nie było wyjątków. Imils, żona Hannibala, księżniczka hiszpańska. Gotowa? Jak widzisz, robimy postępy. Doskonale. W Kartaginie będziesz bezpieczna. Bezpieczna. Twoja hiszpańska żona będzie w Kartaginie zakładnikiem, by moi ludzie nie zdezerterowali na stronę Rzymu. Chcę cię chronić. Nie udawaj, że to dla mojego bezpieczeństwa. Zaciekle walczyliśmy o Hiszpanię. Musimy zapewnić jej bezpieczeństwo. Walczyliśmy. Ty nawet wziąłeś dla niej ślub. Wkrótce będzie po wszystkim. Rzym poczuje moją zemstę i znowu będziemy razem. Armia Hannibala opuszcza południową Hiszpanię. Wiosna 218 rok przed naszą erą. W pierwszej wojnie z Rzymem Kartagina przyjęła strategię defensywną i odniosła porażkę. Rzymianie oczekiwali, że druga wojna będzie miała taki sam przebieg. Ale postępowanie wbrew oczekiwaniom Rzymu stało się znakiem rozpoznawczym Hannibala. Przeniesienie walk na terytorium Rzymu oznaczało przemarsz 90-tysięcznej piechoty, 12-tysięcznej jazdy i 37 słoni na odległość 2400 km przed nastaniem zimy. Do Rodanu dotrzemy przed żniwami. Tam uzupełnimy zapasy, zanim wyruszymy w Alpy. O ile zbiory się nie opóźnią. Nie chciałbym być w górach, kiedy spadnie śnieg. Jest jeszcze czas. Na południe od rzeki Ebro armia Hannibala przemierzała ziemie należące do plemion zaprzyjaźnionych z Kartaginą. Wkraczając na ziemię na północ od rzeki, byli już na terytorium wroga. Czyżby nasi przewodnicy? Nasze bezpieczne przejście zależało od dobrej woli członków dzikich plemion, lojalnych nie wobec Rzymu czy Kartaginy, jedynie wobec siebie. Małkę z tego cyklu siepiczki teraz.
Mówi, że podobają mu się nasze dary. Mówi, że szlak jest trudny i bez przewodnika zginiemy. Zaoferował, że sam nas przeprowadzi. Powiedz, że jesteśmy wdzięczni jego ludowi za pomoc. To było ryzyko, które musieliśmy podjąć. Niewielu moich ludzi odbyło wcześniej podróż tak daleko na północ. Byli zdenerwowani, niepewni. I mieli ku temu dobre powody. Hannibalu? Co zrobimy z dezerterami? Mamy coraz mniej ludzi. Jeśli któregoś schwytamy, niech konie wleką go dla przykładu. Oszczędzaj konie, Maharbalu. Nasze szeregi zasilą niebawem północne plemiona. Dranie wpędzili nas w pułapkę. Maharbal. Złodziejskie, zdradzieckie męty. Oto jak popłaca ufanie dzikusom. Jak przejdziemy teraz przez góry? Więźniowie wskażą nam drogę. Jeśli nie, zabij ich. Dolina Rodanu. Południe Francji, jesień 218 rok przed naszą erą. Nasza podróż dopiero się zaczęła, a już teraz siły natury eliminowały słabszych. Wiedziałem, że w Italii przydadzą się tylko najsilniejsi. Panie, musimy spojrzeć prawdzie w oczy. Podróż tutaj zajęła nam za dużo czasu. Pomyliliśmy się. My? Jeśli zostaniemy tu na zimę, największa armia świata będzie czekała na nas po drugiej stronie. Idziemy w góry. Rzymianie dotarli do Marsylii. To tylko 3 dni marszu stąd. Możemy ich tam zaatakować. Zaatakujemy na ich terytorium. Zimą czy latem przejdziemy Alpy i zakończymy tę sprawę. Armia rzymska zatrzymała się w Marsylii, by uzupełnić zapasy przed dalszą podróżą do Hiszpanii. Nie mieli pojęcia, że armia Hannibala była tak blisko. To niemożliwe, ale to prawda. Pokonał Pireneje i jest już niemal nad Rodanem. Planowaliśmy stawić mu czoła w Hiszpanii. Być może chce chronić Hiszpanię i stoczyć z nami walkę we Francji. Publiusz Scypion był typowym rzymskim dowódcą, przewidywalnym i małostkowym. Chciał mnie dopaść i wykończyć, ale wcześniej musiał mnie znaleźć. Publiusz Scypion II, syn konsula. A może jego celem jest Rzym?
Może faktycznie chodzi mu o Rzym. Żeby się tam dostać, będzie musiał trzymać się blisko morza. Żaden człowiek nie poprowadziłby armii lądem. Tereny są zbyt niebezpieczne. Góry i przeklęci Galowie. Jutro wyruszymy, by pokrzyżować ich plany. Opuszczony obóz Hannibala, Dolina Rodanu, jesień 218 rok przed naszą erą. Jak to ich nie ma? Twierdzi, że wyruszyli 3 dni temu. W którą stronę? Poszli na wschód, w stronę gór. Sądzisz, że uda mu się pokonać Alpy? Nawet jeśli tak, będziemy na niego czekali po drugiej stronie. Wracam do Italii zebrać nową armię. Zmiażdżymy go. Nawet jeśli jego ojczyzna wcześniej upadnie. Czas zacząć doceniać tego barbarzyńcę. Publiusz Scypion został wymanewrowany i przechytrzony przez swojego rywala. Była to lekcja, która dobrze utkwiła w pamięci rodziny Scypiona, zwłaszcza w pamięci jego syna. Od rzymskiej ziemi dzieliła nas już tylko jedna rzecz. 190 kilometrów śniegu, lodu i skał. Hannibal wkroczył na pogórze Alp wraz z początkiem zimy. Jego ludzie, przyzwyczajeni do łagodnego klimatu Hiszpanii i północnej Afryki, byli zupełnie nieprzygotowani na czekające ich tutaj warunki. Kiedy armia weszła wyżej, na wysokość 2400 metrów, nie było co jeść ani gdzie się schronić. Nie było chwili wytchnienia. Aby udało nam się przejść, musieliśmy iść bez chwili odpoczynku. Gdybyśmy się zatrzymali, wszyscy by zginęli. Pochłaniał nas głód i wycieńczenie. Szybciej! Ruszajcie się! Każdego dnia traciliśmy około 1000 żołnierzy, ale pomimo tego byłem pewny, że wybór jest słuszny. Nie zatrzymujcie się! Żadnych postojów, w przeciwnym razie zginiemy. Kiedy Hannibal dotarł na szczyt, okazało się, że droga na dół została zablokowana przez osuwisko.
Dlaczego stoimy? Droga jest zablokowana. Przynieść drewno i wino. Szybciej. Wyłóżcie wino na śniegu. Ma być zimne. To kwestia czasu. Ruszyło 50 tysięcy mężczyzn. Pokonała je jedynie połowa z nich. Byłem gotów ponieść taką ofiarę, byle stopy Rzymian nie stanęły w Kartaginie. Marsz z Nowej Kartaginy trwał 7 miesięcy. Łącznie zginęło bądź zdezerterowało 70 tysięcy żołnierzy. Jednak o wiele trudniejsze wyzwanie było jeszcze przed nimi. Przeszliśmy. Hannibal przybył tu, żeby walczyć, ale jego już wycieńczone i zdeprawowane oddziały nie pokonały jeszcze nawet jednego rzymskiego żołnierza. Przeszły, ale wszystkie są chore. To wina zimna, nie są do niego przyzwyczajone. Można coś zrobić? Trzeba dać im odpocząć, ale i tak nie ma pewności, czy będą w stanie walczyć. To nie jest armia. Potrzebują jedzenia i odpoczynku. Potrzebujemy więcej ludzi. Dołączą do nas miejscowe plemiona. Same dzikusy. Wojownicy Maharbalu, tacy jak my. I podobnie jak my, nienawidzą Rzymu. Walczyłem nie tylko z Rzymianami. Połowę ich armii stanowili sprzymierzeńcy z całej Italii. Aby pokonać Rzym, musiałem sprawdzić, jak silne są to przymierza. O co mnie prosisz? O żywność, broń i ludzi. By walczyć z Rzymianami? By ich pokonać.
Twoi ludzie są ledwo żywi, umierają z głodu, są wyczerpani. Twój plan to szaleństwo. Nie. To wolność. A co będzie, gdy twoja armia odejdzie? Raz wystąpiliśmy już przeciwko Rzymowi. Wiesz, co Rzym robi ze swoimi przeciwnikami? Nikogo nie oszczędzają. Ciała naszych ludzi leżały razem z padliną psów. Jeśli się do nas przyłączycie, Rzym już nigdy wam nie zagrozi. Przysięgam. Tchórze. Nie są nam potrzebni. Nie są tchórzami. Walczyli z Rzymem. Co zatem robimy? Wracamy przez góry. Albo zostajemy i walczymy. Mamy za mało ludzi. O zwycięstwie nie świadczą wyłącznie liczby. Liczy się chęć przetrwania. Aby udowodnić to moim ludziom, zorganizowałem dla więźniów walkę na śmierć i życie, w której nagrodą miała być wolność. Chciałem pokazać mojej armii, że oni również mogą poddać się śmierci, bądź walczyć o sławę. Ten człowiek wygrał wolność, bo walczył o swoje życie. Nie dałem mu wyboru. Podobnie jak nasi bogowie nie dali go nam, każąc walczyć o nasze życie. Niebawem staniecie przed rzymską armią, która jest znacznie liczebniejsza niż nasza. Mają pełniejsze żołądki i są lepiej wyposażeni. Jednak rzymski legionista walczy, ponieważ mu każą. My walczymy, żeby odzyskać to, co nasze. Rzymianie myślą, że jesteśmy barbarzyńcami, dzikusami. Być może niektórzy z nas są. Ale jeśli oddamy się walce, to z pewnością odwaga przyniesie nam zwycięstwo. Tchórzostwo i brak zdecydowania zagwarantują nam jedynie porażkę i pewną śmierć. Walczymy o życie. Walczymy o Kartaginę. Straż przednia Publiusza Scypiona, północna Italia, listopad 218 rok przed naszą erą. Kiedy Hannibal zbierał siły, armia Publiusza Scypiona maszerowała już na północ, by stawić mu czoła. Im szybciej będziemy wiedzieli, gdzie są i ilu ich jest, tym prędzej będziemy mogli ukarać tego barbarzyńcę za to, że wkroczył na nasze terytorium.
Ilu? 4 lub 5 tysięcy piechoty i jazdy. Powiedz swoim ludziom, żeby schowali się za wzgórzem. Zaczynamy. Wiedziałem, że Rzymianie będą nas mieli za łatwy cel, słaby, po wyczerpującej wędrówce. Chciałem, żeby dokładnie tak myśleli. Prezent od Rzymu. Jazda nie zawiodła. Dzielnie walczyli. Mieli dobrego dowódcę. Zaiste. Szczerze mówiąc, mój rzymski odpowiednik nie wydawał się być w nastroju do walki. Niemal go zabiłeś. Niemal? Tracisz werwę Maharbalu? Został uratowany przez syna. Dwa pokolenia uniknęły twojego ostrza. Do jakiej to rodziny los tak uprzejmie się uśmiechnął? To rodzina Scypiona, jedna z najszlachetniejszych w Rzymie. Założę się, że ich krew ma taką samą barwę jak krew ich żołnierzy. Ojciec jest ranny, może następnym razem przyjdzie kolej na syna. Przerwiemy linię rodu Scypiona oraz ich rządy. Przyłączymy się do was. Zapraszamy. To, co dzisiaj widzieliście, to dopiero początek. Pierwsze zwycięstwo Hannibala na ziemiach należących do Rzymu przypieczętowało jego przymierze z plemionami północnej Italii. W odpowiedzi Rzym wycofał z Sycylii swoją drugą armię i umocnił oddziały Publiusza Scypiona. Konsul Sempronius Longus maszeruje na północ, listopad 218 rok przed naszą erą. Longusie. Publius. Publiuszu, dziękuję. Twój ojciec zawdzięcza swoje życie twojemu męstwu.
Raduje mnie widok mego drogiego konsula, powracającego do zdrowia. Lekarze zapewniają mnie, że wrócę do pełni sił. Wspaniale. Powinniśmy niezwłocznie uderzyć w Hannibala. I nie pozwolić mu cieszyć się tym przypadkowym zwycięstwem. O ile było przypadkowe. Pojawili się dosłownie znikąd. Zmiażdżyli nas, nim zdążyliśmy wyciągnąć miecze. Dziwię się, że w taki sposób mówisz o tym, barbarzyńcy. W jeden dzień można się wiele nauczyć. Przed kolejną konfrontacją sugerowałbym, byśmy przez zimę dali naszym armiom odpocząć. Każda godzina, którą ten Kartagińczyk spędza na rzymskiej ziemi, to zniewaga. Musimy działać i to szybko, zanim zbierze wsparcie. Jutro przemaszerujemy nad Trebię. Publiusz i Longus dzielili najwyższe stanowisko państwowe w Rzymie. Kadencja każdego z nich trwała zaledwie rok. Ponieważ czasu było coraz mniej, Longus był zdesperowany, by walczyć. Okazja nadarzyła się nad Trebią i chociaż jego armia nie była przygotowana, połknął haczyk. Zabiliśmy 25 tysięcy jego najlepszych żołnierzy. Nad jeziorem Trazymeńskim wystawił przeciwko mnie potężną rzymską armię. Pod osłoną mgły zwabiliśmy ich nad brzegi jeziora i zmasakrowaliśmy 15 tysięcy żołnierzy. Niektórzy woleli się utopić, niż zginąć od naszych mieczy. Wcześniej byłem nic nieznaczącym imieniem, cieniem, który przeszedł góry. Teraz mój cień sięgał do serca Italii. Jeszcze jedno decydujące zwycięstwo i wojna byłaby skończona. Armia Hannibala zbliżała się do Rzymu. Po raz pierwszy od 50 lat Rzymianie powołali dyktatora. Człowiekiem, którego wybrano na to stanowisko, był Fabiusz Maximus. Przypominam wam, że armia Hannibala znajduje się 160 kilometrów od Rzymu. W takim razie walczmy z nimi. Walczmy, dopóki nie polegną. Albo dopóki my nie polegniemy. Czyżby kwestionował pan honor i odwagę Rzymian? Fakty mówią same za siebie. Nad Trebią straciliśmy 20 tysięcy żołnierzy. Nad jeziorem Trazymeńskim zabito konsula i 15 tysięcy żołnierzy. Przegrywamy. I jeśli nadal będziemy stosować taktykę ofensywną, Rzym zostanie zniszczony. Czas, byśmy stali się bezlitośni nie tylko wobec naszego wroga, ale także wobec nas samych. Musimy wyciągnąć lekcje z naszych niepowodzeń i usprawnić naszą strategię. Co proponujesz, Fabiuszu? Odetnijmy go od tego, co daje mu siłę. Bitwy. Najlepszym sposobem walki z Hannibalem jest unikanie jej. Ma olbrzymią armię składającą się z wielu ludzi, których można z łatwością skłócić, przechwytując ich zaopatrzenie, głodząc ich żołnierzy. Krótko mówiąc, uderzając w ich żołądek. To taktyka dobra dla tchórza, nie dla żołnierza. Chcesz, by rzymska armia przejęła barbarzyńskie taktyki? Nakażę rzymskiej armii to, co konieczne, by raz na zawsze pozbyć się Hannibala. Kiedy podążałem na południe, zaczęła nękać mnie choroba, która dokuczała mi bardziej niż wróg. Naprawdę sądzą, że uda im się nas w ten sposób pokonać? Wiedzą, że głodna armia to słaba armia. Musimy znaleźć sposób, by sprowokować ich do ataku. Gdzie ten przeklęty medyk?
W drodze, bracie. Nie potrzebujemy pola bitwy, by pokonać Rzymian. Spalcie ich domostwa, uprawy. Zniszczcie wszystko, co sprawia, że Rzymianie czują się bezpieczni. Spalcie wszystko z wyjątkiem rezydencji Fabiusza. Jego posiadłość ma pozostać nietknięta. Zobaczymy, jaki będzie pewny siebie, gdy ludzie z jego otoczenia wszystko stracą. I jakie to rezultaty przynosi twoja strategia, Fabiuszu? Chcecie sprowokować. Nie pozwól mu na to. To nie twoja ziemia idzie z dymem. Zakażenie jest bardzo głębokie. Jest jakieś lekarstwo? Przykro mi. W takim razie wynoś się. Stracę je? Tak. Przykro mi. Pomyślą, że to zły znak. To nie jest zły znak. Oczywiście. Scypionie, wiesz, co to znaczy być obywatelem Rzymu? Kimkolwiek jesteś i gdziekolwiek pójdziesz, ludzie wiedzą, że jeśli zostaniesz zaatakowany bądź źle potraktowany, cała potęga Rzymu przybędzie, by stanąć w twojej obronie. To rzadki przywilej. Rozumiem. Ten barbarzyńca daje przykład innym dzikusom, pokazując, że z Rzymu można sobie kpić. Mówię, co myślę. Jesteś lojalny wobec Fabiusza. Fabiusz to mój dowódca. Ktokolwiek pełniłby tę funkcję, miałby moją lojalność. Fabiusz poniża Rzym. Mojemu przyjacielowi brakuje twojej dyscypliny, Scypionie. Wybacz mu jego atak. Ale trzeba przyznać, że poruszył iście interesującą sprawę. Nie obawiaj się mówić. Jesteś wśród przyjaciół. Przyjęta przez nas taktyka sprawia, że w oczach naszych sprzymierzeńców wyglądamy na słabych. Hannibal śmieje się z nas. Rzym nie powinien postępować w ten sposób. Gdyby sytuacja uległa zmianie, poparłbyś przystąpienie do walki z barbarzyńcami? Tak. Pod właściwym przywództwem. Przyjacielu. Być może Rzym nie będzie dłużej postępował według metod Fabiusza. Kończy się jego dyktatura. Sam chcę zostać konsulem. Może wówczas znajdziemy inny sposób na rozwiązanie naszego problemu. Po 6 miesiącach spełniła się ambicja Varona i wybrano go konsulem. Dyktatura Fabiusza dobiegła końca, podobnie jak jego polityka, w której unikał bitwy z Hannibalem. W nowym rządzie Scypion został podniesiony do rangi trybuna. Dołączył do największej armii, którą Rzym kiedykolwiek wystawił do bitwy i pomaszerował stawić czoła Hannibalowi. Południowa Italia, 216 rok przed naszą erą. Bitwa mająca się niebawem rozpocząć była jedną z najkrwawszych, jakie kiedykolwiek stoczono. Wygląda mi to na 8 legionów, 85 tysięcy ludzi.
Czyżbyś tęsknił za Fabiuszem Gisco? 85 tysięcy. To największa armia, jaką Rzym kiedykolwiek zgromadził. Pokonamy ich wszystkich. Są doskonale wyszkoleni i niełatwo będzie ich złamać. Dyscyplina może być cnotą, ale i przekleństwem. Rzymianie walczą zawsze tak samo, przez to są przewidywalni. Zaskoczymy ich i będziemy świadkami ich upadku. Gisco? Boisz się? Oczywiście, że nie. Niepotrzebnie. Chociaż na zewnątrz jest 85 tysięcy żołnierzy, żaden z nich nie nazywa się Gisco. Kanny, 1 sierpnia 216 rok przed naszą erą. Idealnie. Umieścimy oddziały na tamtym brzegu. Od prawej będzie chroniła nas rzeka, a od lewej wzgórza. Nie będą mieli szans na atak z zaskoczenia, a jego kawaleria nie zajdzie nas od tyłu. Nie byłbym tego taki pewny. Mamy niemal dwa razy więcej żołnierzy. Skondensujemy nasze wojsko, uderzymy potężnym centrum i przebijemy się przez środek jego linii frontu. Zobaczymy, co te dzikusy tak naprawdę potrafią. Martwi mnie tylko, czy w ogóle przystąpi do walki. Przystąpi. Obóz Hannibala, Kanny, 2 sierpnia 216 rok przed naszą erą. Rzymianie przewyższają nas liczebnie. W dodatku wybrali miejsce bitwy o doskonałym położeniu. Mądry wybór, ale nie aż tak mądry, jak im się wydaje. Ustawimy nasze siły w ten sposób. Utworzymy łuk. Silny, ale i elastyczny. Magonie, będziesz ich dowódcą. Trudno mi wyrazić, jak ważna jest ich rola w tej bitwie. Rzymianie zobaczą nasz szyk bojowy, jednak nie będą się go bali. Będą pewni siebie ze względu na ich przewagę liczebną. I pozwolimy im na to. Pamiętajcie, że największa siła może stać się największą słabością. Zanim piechota podejmie walkę, chcę Maharbalu, żebyś zaatakował ich jazdę. Kiedy zobaczą, że nasza konnica jest coraz bliżej, podejmą walkę. Bez względu na to, jakie poniesiesz straty, musisz ich odciągnąć i zasiać kompletny zamęt. Naprzód! Poniesiemy ogromne straty, odpychając ich atak, ale musisz ich stamtąd odciągnąć. Rzymianie wyślą ku nam swoją piechotę. Jest ich więcej i na pewno skorzystają z okazji. Rzymskie legiony. Ku chwale ojczyzny. Musisz być cierpliwy i powoli oddawać im pole.
Kiedy przełamią twoje szeregi, co jest nieuniknione, połkną haczyk i zaczną wysyłać kolejne oddziały. Rezerwa naprzód. Rzymianie pomyślą, że już wygrali. Niech poznają smak zwycięstwa. Wtedy zmobilizujemy nasze ukryte oddziały, które ich otoczą i zablokują z obu stron. Będą odcięci z trzech stron. Pozostanie im tylko się wycofać. Wówczas powrócisz ze swoją konnicą i odetniesz im drogę. Nie będzie litości. Kany, wieczór 2 sierpnia 216 rok przed naszą erą. To było największe zwycięstwo wszechczasów. 60 tysięcy Rzymian poległo od naszych mieczy. Jednego dnia zmiażdżono całą polityczną i wojskową elitę Rzymu. Nikt na ziemi, nawet Aleksander Wielki, nie odniósł nigdy większego zwycięstwa. A mimo to nie miałem poczucia triumfu. Bitwa pod Cannami to najmroczniejszy moment w historii Rzymskiej Republiki. Hannibal wygrał bitwę w zaledwie kilka godzin. Pozostało tylko uderzyć w bezbronny Rzym i zniszczyć wszystko to, co reprezentował. Jego następny ruch miał zdecydować o wyniku wojny i biegu historii. Powinniśmy jak najszybciej zaatakować Rzym. Moi ludzie mogliby dotrzeć tam przed świtem. Nie uderzymy w Rzym. Co? Już po wszystkim. Wygraliśmy. Nie. Dopóki Rzym nie zostanie zniszczony, zmieciony z powierzchni ziemi. Dlaczego? Po co? Nie jesteśmy dzikusami.
Rzym jest na dnie. Nie musimy demolować miasta tylko po to, żeby udowodnić nasze zwycięstwo. Nie posuniemy się dalej, Maharbalu. To koniec. Jednak nie jesteś idealny. Wiesz, jak wygrywać, ale nie potrafisz wykorzystać zwycięstwa. Co proponujesz? Przedstawimy Rzymowi warunki ich kapitulacji. Bitwa pod Cannami była trzecią zwycięską bitwą Hannibala na rzymskiej ziemi. Zgodnie z zasadami starożytnego kodeksu wojennego, miała ona zapewnić o jego bezsprzecznym zwycięstwie nad Rzymem. Ale Rzym nie chciał przyjąć porażki. Nikomu nie będę nic zarzucał. Nie będę szukał winnych. Powiem tylko tyle. Jeśli Rzym ma przetrwać, natychmiast potrzebujemy nowej armii. Obniżę wiek poborowy do 17 lat, a także wymagania względem kwalifikacji. Nie koniec na tym. Deklaruję amnestię wszystkim złoczyńcom i niewolnikom, którzy będą chcieli walczyć dla Rzymu. Zbierzemy ludzi, użyjemy wszelkich możliwych zasobów, nawet jeśli trzeba będzie zabrać broń ze świątyń. To świętokradztwo, to rozsądek. Bogom broń na nic się nie przyda, nam tak. Żadnych potężnych bitew, żadnych szlachetnych gestów. Zniszczymy tych barbarzyńców krok po kroku, dzień po dniu, aż zostanie z nich tylko pył. Tak jak od początku wam radziłem. Arogancja i duma doprowadziły nas tu, gdzie dzisiaj jesteśmy. To nie jest walka o honor, chwałę czy awans. To walka na śmierć i życie, o przetrwanie Rzymu. Mieli skapitulować. Oczekiwałeś, że Rzym się podda? Przemierzamy ten kraj, jak nam się podoba. Niszczymy każdy ich oddział. Trzy razy pokonaliśmy ich w boju. Rzymianie nie mogą wiecznie zbierać nowych oddziałów. Nie mogą co noc wybierać nowych przywódców. W myśl wszystkich reguł i zasad ta wojna powinna być już skończona. Czy my postępowaliśmy według zasad? Bracie, chcę, byś wracał do Kartaginy. Dlaczego? Byś przekonał Radę, że potrzebujemy więcej ludzi, by móc skończyć to, co zaczęliśmy. Zdobędziemy Italię, podbijając kolejne miasta. W końcu Rzym będzie otoczony wrogim terytorium i będą zmuszeni się poddać. Rada Starszych, Kartagina, jesień 216 rok przed naszą erą. Oto pierścienie rzymskich senatorów, którzy do tej pory nadziali się na nasze ostrza. Są symbolem naszych zwycięstw nad Rzymem. Potrzebujemy więcej ludzi, by móc skończyć tę wojnę. Raz na zawsze. Jeżeli Rzymianie zostali prawie pokonani przez heroiczne siły twojego brata, czemuż szuka teraz naszej pomocy? Przy świeżych zapasach i większej liczbie ludzi moglibyśmy zakończyć tę wojnę. O ile sobie przypominam, twój brat zapewniał nas, że jego podboje nie zajmą dużo czasu. Ile to już trwa? 3 lata?
I czym możecie się pochwalić? To już koniec tej kampanii, przyjacielu. Armia Hannibala nie dostanie więcej wsparcia od tego Senatu. Co więcej, zostałeś wyznaczony, by dowodzić posiłkami, które wysyłamy do Hiszpanii. Tyle razy wygraliśmy, a oni wysyłają posiłki i zapasy wszędzie, tylko nie do Hannibala. Jego wrogowie mają coraz więcej władzy. Zazdroszczą mu bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Jak tylko sytuacja w Hiszpanii się ustabilizuje, udam się do Hannibala. Zabiorę ze sobą tylu żołnierzy, ilu mi się uda. Jeśli nie chcą mu pomóc, kiedy odnosi sukcesy, co zrobią, jeśli poniesie klęskę? Módl się, żeby do tego nie doszło. Bez posiłków armia Hannibala nie była w stanie zmusić Rzymu do walki. Przez 7 następnych lat był odizolowany od jakiejkolwiek pomocy. Rzym, 210 rok przed naszą erą. W tym czasie Rzym umocnił się i opracował plan próby zakończenia wojny z Hannibalem. Cóż to za wieść, która nie może poczekać do jutra, Scypionie? Mam propozycję. Zamieniam się w słuch. Walczymy z Hannibalem od 9 lat. Zbudowałeś tarczę, przez którą wróg nie może się przebić. Do rzeczy, o co chodzi? Do zwycięstwa nie dochodzi się tarczą, lecz mieczem. Piękne słowa, Scypionie. Ale już raz popełniliśmy ten błąd i doprowadziło nas to na skraj zagłady. Tylko głupiec popełniłby 2 razy ten sam błąd. Sugeruję, byśmy zachowali twoją taktykę obrony, ale także zdecydowali się na inwazję Hiszpanii. Podczas gdy Hannibal jest tutaj, możemy tam rozgromić Kartagińczyków. W taki sam sposób on postąpił z nami. Kto będzie dowodził nową armią? Czyż nie jesteś za młody, by dowodzić rzymską armią? Znasz prawo. Za to ty, Fabiuszu, wiesz, jak je naginać. Wybacz, Scypionie. Nie sądzę, by Rzym podjął takie ryzyko. Ale Fabiusz nie doceniał, jak bardzo Rzym pragnie zakończenia wojny z Hannibalem. Po 10 latach obserwacji Hannibala, Scypion miał niebawem udowodnić, jak wiele się od niego nauczył. Italia, 6 miesięcy później. Musimy zawsze zadawać sobie pytanie, jak zaskoczyć wroga, a później właśnie tak postępować. Jego bracia będą oczekiwali, że zaatakujemy ich w otwartym polu, jak czyniliśmy to wcześniej, ale tak się nie stanie. Zrobimy dokładnie to, czego nie udało się zrobić Hannibalowi w Italii. Udamy się prosto do stolicy. Naszym celem jest Nowa Kartagina. Wywabimy ich oddziały obronne i wciągniemy w zasadzkę, a następnie splądrujemy miasto. Nie będzie litości. Podczas gdy Scypion plądrował Hiszpanię, jedyny człowiek, który mógł skutecznie odeprzeć jego atak, miał rozkaz pozostać w Italii i nie mógł nic zrobić.
Generale, nie widzę, by wnętrzności tej bestii wróżyły coś dobrego. To przyjrzyj się lepiej. Dosyć mam twoich złych wróżb. Panie, nie chciałbyś chyba, bym kłamał. Rozprułbym ci wnętrzności i rzucił na tacę, gdyby miało mi to pomóc. Dlaczego nie wierzysz w wróżbicie? Tutaj nie ma już wojny. Scypion jest w Hiszpanii. Odnosi zwycięstwo za zwycięstwem. Podbija nasze ziemie, a my tu gnijemy. Czy taki miał być koniec Hannibalu? Wezwę mojego brata. Hasdrubala? Zwątpił we mnie, podobnie jak ty. Ale razem możemy wystąpić przeciwko Rzymowi. Senat nigdy na to nie pozwoli. Precz z Senatem. Nie pozwolę, żeby rządzili mną tchórze. Nie widziałem mojego brata Hasdrubala od prawie 11 lat. Zażądałem, by przybył z Hiszpanii wraz z armią. Wysłał posłańca z wiadomością, że posiłki są w drodze. Nadzieja odżyła, ponieważ wiedziałem, że razem będziemy niezwyciężeni. Niestety wiedział to także Fabiusz. Ich armie mają spotkać się w Umbrii. Doskonale. Przygotujmy się, żeby ich powitać. Spokojnie. Życie 50 tysięcy ludzi jest w twoich rękach. Podążą tylko za tobą. Taki ma być koniec? Będę z tobą na śmierć i życie. Na zawsze pozostanę wrogiem Rzymu. Wraz ze śmiercią Hasdrubala prysły nadzieje Hannibala na zwycięstwo na terytorium Rzymu. Scypion powrócił do Rzymu po zwycięskiej kampanii w Hiszpanii. Teraz rozpalała go jeszcze większa ambicja. Dziękuję wam. Ale jest więcej laurów, które można zdobyć. Podbój Hiszpanii nie wystarczy, żeby wygrać wojnę. Aby pozbyć się z naszego kraju kartagińskiego najeźdźcy, musimy przenieść walkę do Afryki. Do samej Kartaginy. Uderzymy w Kartaginę. Wówczas wezwą Hannibala, by wracał bronić ojczyzny. I tam, na afrykańskiej ziemi, ja go pokonam. Tak jak niegdyś Hannibal zagroził potędze Rzymu, tak teraz Scypion był gotów zmiażdżyć Kartaginę. Rada Starszych, Kartagina. Stoimy wobec największego od 40 lat kryzysu. Wróg wdziera się na nasze terytorium i zaczyna nam zagrażać. Trzeba podjąć wszelkie możliwe środki, by zapewnić ojczyźnie bezpieczeństwo. Może Hannibal Barkas powinien wrócić z Italii? W dużej mierze to zasługa Hannibala, że znaleźliśmy się w takim położeniu. Czyż nie ryzykował w Italii? Czyż nie pozbawił Hiszpanii obrony ku uciesze naszego wroga?
Decyzja Rady o niewzywaniu Hannibala okazała się katastrofą. Oddziały Kartagińczyków poniosły druzgoczącą porażkę w bitwie pod Bagradas. Hannibal pozostał na obczyźnie jeszcze przez rok. W końcu wezwano go do obrony Kartaginy, aby ocalił reputację polityków, którzy go wcześniej zdradzili. Ale szczęście odwróciło się od niego. Tracimy sprzymierzeńców. Scypion nie jest głupi. Używa przeciwko nam naszej własnej taktyki, osłabiając naszą siłę przez podkradanie nam sprzymierzeńców. Ci sprzymierzeńcy to także lekka konnica z Numidii. Ilu? 4000. Mają przewagę liczebną nad naszą jazdą, naszym jedynym prawdziwym atutem. Pozostała nam jedynie armia niewyszkolonych rekrutów. Wciąż jeszcze mamy ciebie, a ja mogę polegać na tobie. Scypion stacjonuje pod Zamą? Tak. Muszę wiedzieć, ilu ich jest i co zamierzają. I to szybko. Obóz Scypiona. Zama, północna Afryka, 202 rok przed naszą erą. Obóz Hannibala. Zama, północna Afryka, 202 rok przed naszą erą. To młode zwierzęta, trzeba je przeszkolić. Do tej pory nigdy mnie nie zawiodłeś. Myśleliśmy, że już jesteśmy martwi, ale najzwyczajniej oprowadzili nas po obozie. Oprowadzili was? Sam Scypion nam go pokazał. Sam Scypion. Myśleliśmy, że już po nas, że nas zabiją, ale... Co wam pokazał? Wszystko. Swoją numidyjską kawalerię? Tak. To było pierwsze, co nam pokazali. Z pewnością. Wybacz, panie. Zrobiliście to, co do was należało. Wracajcie do swoich jednostek. Co on planuje? Chce nas zastraszyć czy podburzyć do walki? Nie wiem. Chcę z nim pomówić. Pod Zamą Hannibal i Scypion po raz pierwszy stanęli twarzą w twarz. Ta walka nie posłuży żadnemu celowi, Scypionie. Zawsze próbowałem cię zrozumieć. Umysł, który podejmuje tak ryzykowne decyzje. Nie ukrywam, że to wielkie zaskoczenie słyszeć, iż Hannibal Barkas unika walki. Rzym w to nie uwierzy. Poległo już za dużo ludzi. Można uniknąć tego bezsensownego mordu. Nie. Jeśli czegokolwiek się nauczyłem, to właśnie tego, że wojna musi zostać doprowadzona do końca.
Tobie mogę dziękować za te lekcje. Powinieneś mi dziękować za to, kim się stałeś. Gdyby nie ja, zastanawiam się, czy kiedykolwiek dowodziłbyś armią. Stworzyłem cię. Zmusiłeś mnie, bym stał się sobą. A to nie to samo. Gdybyś uderzył w Rzym, kiedy leżał u twoich stóp, nie byłoby nas tutaj. Nie doprowadziłeś tego wówczas do końca. Dzisiaj ja to zrobię. Nie czyń tego z pobudek osobistych. Od chwili, gdy postawiłeś nogę na rzymskiej ziemi, to jest sprawa osobista. W takim razie jutro rozstrzygniemy bieg historii. Bitwa miała miejsce pod Zamą, 160 kilometrów na południe od Kartaginy. W czasie swojej 16-letniej kampanii przeciwko Rzymowi Hannibal nie przegrał ani jednej bitwy. Hannibal zgromadził 50-tysięczną armię, przewyższając liczebnie 30-tysięczną armię Scypiona. 80 słoni bojowych miało przypuścić pierwszy atak na rzymską piechotę. Jednak Scypion przewidział zamiary Hannibala. Przed samym atakiem rzymskie legiony rozstąpiły się, tworząc przejścia i wciągając słonie w korytarze śmierci. Te, którym udało się przeżyć, zawróciły i rzuciły się do ucieczki, tratując własnych żołnierzy. Każdy z moich rzymskich przeciwników ujawniał słabość, którą mogłem wykorzystać. Przechytrzyłem, pokonałem i przetrwałem wszystkich z wyjątkiem Scypiona. Scypion naśladował moją strategię, przejął moją taktykę, a teraz mogłem zobaczyć, jak doskonale mnie rozumiał. Konnicy, którą mi odebrał, rozkazał przypieczętować nasz los, tak jak my zrobiliśmy to pod Cannami. Pod Zamą użył wszystkiego, czego się ode mnie nauczył, żeby mnie zniszczyć. Panie, ratuj się! Dopóki żyjesz, nigdy nie poczują się bezpiecznie, a Kartagina nigdy nie straci nadziei. Ratuj się! Hannibal uciekł z Zamy. Wojna skończyła się, a Rzymianie odnieśli zwycięstwo. 19 lat później. Dopóki Hannibal żył, Rzym nie mógł zaznać spokoju. W końcu udało im się go wyśledzić w Bitynii, w północnej Turcji.
Hannibal nie chciał dać Rzymianom satysfakcji i zginąć z ich rąk. Czas uwolnić Rzymian od niepokoju, powodowanego przez znienawidzonego starego człowieka. Wojna. Fabiusz ocalił Rzym od upadku, nie dożył porażki Hannibala pod Zamą. Módl się, żeby nie zawiódł. Mago więcej nie spotkał się z Hannibalem. Zginął na morzu przed bitwą pod Zamą. Gdybyś uderzył w Rzym, kiedy leżał u twoich stóp, nie byłoby nas tutaj. Kariera polityczna Scypiona nie dorównała jego wojskowym sukcesom. Zmarł niedługo po Hannibalu. To już wszystko? Tak. Spisałem tylko to, co mi nakazał. Wiem. Ale jeżeli ktokolwiek będzie pisał historię o tym człowieku, to tylko Rzymianie. Wojna Hannibala doprowadziła Rzym na krawędź zagłady. Ponieważ nie najechał na Rzym po bitwie pod Cannami, nie zdołał zadać decydującego ciosu. Zagrożenie, jakie spowodował, zmobilizowało Rzymian do działania. Rzym stał się tak silny, że podbił nie tylko Kartaginę, ale większość znanego ówcześnie świata. Nawet po swojej śmierci Hannibal nadal żył w umysłach Rzymian, jako bolesne wspomnienie, zły duch i najgorszy koszmar Rzymu. Przy produkcji filmu nie ucierpiały żadne zwierzęta. Wystąpili: udźwiękowienie wersji polskiej, Studio Voiceland Wrocław. Tekst polski Małgorzata Martynowska. Czytał Krzysztof Grębski.